Hej, cześć, siema wam wszystkim, tutaj ja, DermanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się skończyć wątek główny związany z Tatooine, odnaleźliśmy tą bazę zerki i zniszczyliśmy ten artefakt, w którym uwięziony był The Imprisoned One. W dzisiejszym odcinku na pewno zrobimy sobie tą misję bonusową, serię bonusowych misji na Tatooine właśnie. Ona się restytuuje za 21 godzin, także mam nadzieję, że zdążę to zrobić tutaj na raz. Nie będziemy raczej zaczynać misji heroicznych, bo one się chyba jutro resetują, przynajmniej zadanie weekly. Będziemy musieli pewnie jakoś to odłożyć. No zobaczymy jeszcze, jak to też wszystko czasowo nam wyjdzie, bo różnie może z tym być. W sumie to spójrzmy, gdzie mamy się udać. Być może lepiej będzie zrobić to po prostu w ten sposób, quick travelem. Zdecydowanie to będzie lepsza opcja. Także zobaczymy sobie. Co tutaj dokładnie będziemy musieli zrobić? Aktualnie mamy zabić. We live in a giant wasteland. Let's build everything really far apart. No, ten komentarz od Kiry. A, i źle spojrzałem, bo to jest to zadanie: transport do floty Republiki. Ale dobra, widzę, że i tak w okolicy mamy tych jakichś imperialnych sabotażystów tutaj do pokonania, i to jest nasz aktualny cel. Mamy ogólnie zabezpieczyć niejako planetę właśnie przed Imperium. To jest nasz aktualny cel, także jedziemy w takim razie go ogarnąć. I to mówię, to powinna być seria bonusowych misji, czyli będziemy mieli ich nieco więcej do zrobienia, niż tylko ta jedna. Przynajmniej tak to było na Taris. Na Taris to nawet nie wiem, czy mi to nie zajęło jakieś dwa odcinki. Także zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie wszystko. Pytanie, czy po prostu te próby mam pokonać? Na wszelki wypadek weźmy sobie stealtha jeszcze. Bo tutaj mamy Imperial Saboteur. To chyba się nie liczą te droidy i tak dalej. Liczą się tylko ci tutaj. Ich chyba muszę konkretnie pokonać. Na pewno, ten się na pewno musi zaliczyć, bo jest w nazwie. Zobaczmy, czy proby okoliczne również tutaj wchodzą w grę. Na to liczę. I będzie zdecydowanie szybciej, prościej. Ale nie. Dobra, okej, okay, czyli... Rzeczywiście, kurde, mać serio. Musiała ta próba mnie zaatakować. Musimy poszukać konkretnie przeciwników, którzy się nazywają Imperial Saboteur. I jak mówię, aż 8 takich mamy pokonać. Jeżeli oni będą tak w pojedynczych grupkach, podwójnych, na szczęście, dobra, to spoko. Już trochę się to lepiej zapowiada, bo wcześniej po prostu jakoś nie widziałem, dlatego trochę się, że tak powiem, przejąłem tym, że ich tutaj jakoś tak nie wydaje się być dużo. O, nie mam miejsca w ekwipunku. Dobra, zróbmy tak. Na dobry początek. To powinno nam całkiem sporo miejsca w ekwipunku, myślę, zrobić. Powiedzieliśmy, co tam nam jeszcze wypadło. Jakieś dokładniejsze czyszczenie ekwipunku zrobimy. Być może w tym odcinku, być może nie, zależy jak czasowo wyjdzie gdzieś tam pod koniec. Bo tymczasem pokonamy kolejne grupy przeciwników tutaj. Niestety kolejne próby, które są dosyć silne, to zajmuje. No ale cóż, dobrze, przynajmniej nie mam żadnego towarzystwa innych graczy, bo to by z wami też utrudniło sprawę. Pytanie, tam mamy dwójkę, to chyba tam sobie aż przebiegnę. Później jeszcze jedną taką podwójną grupę znajdziemy i będziemy w domu, jeśli chodzi o to zdanie. Także zobaczymy, czy taką jeszcze grupkę uda nam się gdzieś tutaj wyhaczyć, na to liczę. Okej, jak mówię, zostanie po pokonaniu tego jeszcze tylko dwójka. Tylko, że... Dobra, tam chyba mamy grupę dwóch, także idealnie. Nic z nich, co ciekawe, nie wypadło, ale to nic. Tak za bardzo tego lutu nie potrzebuję. Także dobra, tutaj grupka aż trzech. Szkoda, że nie zacząłem od tej strony tutaj ich eliminować, bo mamy ich tutaj najwięcej, jak widać, jest ta próba mnie też zaatakuje. Co jest bardzo niefajne. Ale dobra, mamy wrócić do burmistrza Irena. Na to wychodzi. No dobrze, czyli nie do naszego zleceniodawcy, bo to jakiś tam... Chyba zwykły strażnik nam po prostu zlecił to zadanie, wydaje mi się, tam w spaceporcie tym, na końcu poprzedniego odcinka. No nic, podnieśmy, co mamy podnieść. I zobaczmy, okej, okay, tutaj mamy tego naszego burmistrza. Tak więc chodźmy, podjedźmy do niego, przy okazji sobie jeszcze zbierzemy tutaj jakieś kryształki, bo czemu by nie. Okej. Okay. I z powrotem na speeder i przed siebie. Tutaj jedźmy w miarę do drogi.
Bo tutaj, jak widzicie, są przeciwnicy, co nie jest oczywiście zbytnio przyjemne. Dobra, na szczęście tutaj żadnej dziury nie ma, żebym gdzieś wpadł. Także to tyle dobrego. Ja niestety się pochwalę bardzo smutną rzeczą. Otóż rozwaliłem z telefon i to tak kompletnie, dlatego że ekran mi się zbił. I to nie to, że szkło, ale sam panel, ten OLEDowy. I po prostu jest taka w ciemności widać taką bardzo artystyczną plamę. Szkoda tylko, że jest stworzona z bardzo niefajnej rzeczy. Jestem jeden dzień bez telefonu dzisiaj, kiedy to nagrywam, bo czekam, aż będę miał zastępczy. A też zamówiłem sobie, chyba o tym już wspominałem, że zamówiłem sobie Mixa 4 jako upgrade, tylko mi przyszedł uszkodzony z wadą fabryczną w postaci widocznej bardzo mocno. W postaci bardzo mocno widocznej łezki jakby na środku, której nie powinno być, bo tam, gdzie jest aparat, po prostu była taka plama na ekranie. I czekam, aż mi przyjdzie kolejny. Miejmy nadzieję, że tym razem bez wady, ale no do tego czasu nie mam telefonu głównego, będę miał jakiegoś starego, zapasowego. W każdym razie dojechaliśmy na miejsce. Mamy tutaj coś ciekawie, jeszcze trochę zadań eksploracyjnych do przyjęcia, bardzo mi się to podoba. Także będzie co robić na pewno w tym odcinku i w kolejnych pewnie też. A tymczasem, z kim ja tu mam porozmawiać, bo nie widzę tutaj człowieka. Aha, dobra, on musi być w środku tego budynku. Zacznijmy od tego, od tej serii bonusowej, dlatego że chciałbym ją w tym odcinku zrobić, żeby ona się nie zrestowała. Ale też przyjmę te eksploracyjne, żeby o nich nie zapomnieć. W każdym razie, zacznijmy, jak mówię, od tego. Hey, you're the Jedi Galen sent, right? Old man's kind of crazy, but he has his moments. I'm Mayor Aaron, and this hole in the sand is mine. Imperial saboteurs were headed for your outpost. They plan to destroy it. You're serious? Huh. Who knew? Galen claims this little outpost is key to uniting the planet. I'd like to agree, but I've got other things to worry about. Sand people always follow the sandstorms, and there must be a dozen tribes out there. Plus pirates, broken equipment. Let's pull out or be slaughtered. Why do you and Galen think this outpost is so key? The outpost builds trade. Trade builds community. Community builds a self-sufficient planet able to defend itself. Not fancy, but it's a start. Look around. And anything you can do, I'll be grateful. Until things clear up, though, I think you're our last visitor. No dobra, i oczywiście będą... Aha, dobra, te zdania eksploracyjne, które my tutaj mamy, to one zapewne w ogóle będą do tej serii bonusowej. By the way. Chociaż może i nie. Zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze mamy jakiegoś heroika. Czy on jest jakoś oddzielnie przyjmowany? To jest dobre pytanie. Breaking the code. Ale nie, chyba już takiego przyjmowałem, wydaje mi się. Dobra, nie będę go brać, bo i tak go dzisiaj na pewno nie zrobimy. Okej, dobra, przyjmijmy to zadanie. Desert's quiet for the moment. Too bad it won't last. I'm Junta Galt, leader of the Anchorhead Militia in this area. I could use some of that Jedi wisdom of yours. I've lost too many good militiamen to the Sand People. All I've got left are soft recruits and no one to teach them combat skills. Restraint, caution, defense. I'll teach them well. That's generous of you, Master Jedi. Thank you. Excuse me, sir. I thought you might like a break from watch duty. I'm not tired yet. There's someone here you should meet. This here's Vastel. Good soldier. But no tactical know-how. He's heading up our new squad of recruits. Think you could take these men under your wing? March them into Sand People territory? Show them how a true warrior fights? Bring the recruits out, and we'll start immediately. Thank you. I promise we won't slow you down. Prove it in the sand. Vastel knows where the Sand People lurk. Go with him. Show his crew how to fight. No dobrze, to mały trening im zrobimy, ale teraz jeszcze przyjmijmy sobie te zadania poboczne, eksploracyjne. Ja mam nadzieję, że to są takie oddzielne jakby zadania, nie są one powiązane z tą misją bonusową. No zobaczymy, serią bonusową. Sorry to bother you, stranger. We sure could use a hand cleaning up these dead and wounded. Well, we really need help driving off those sand people who caused this mess. Care to tell me what's wrong? What's it look like? Sand people raid. 10, maybe 15 dead. More injured. We've gotta stop this. I won't send our boys into a slaughter. They're farmers, not soldiers. So don't. But when someone who can help comes by, ask them to. Instead of getting them to play doctor and mortician. What exactly do you need me to do?
Gerald, how could we pay? I'm sure there's much more important. It's obvious we can't do this ourselves. Sand people don't fear us. And every time we turn our backs, they sweep in. Oh, fine. It can't hurt. The sand people make camp not far from here. If you reduce their numbers, then they'll think twice about attacking again. Speak your mind. Just make it quick. See? I knew someone would be willing to help us. Come back here when you've taught those sand people a lesson. We don't got a lot, but I'm sure the folks will be happy to donate to anyone who gets those monsters off their backs. No dobrze, to ogarniemy to sobie. Ale gdzieś tam pewnie później, raczej nie teraz, nie w pierwszej kolejności. Tutaj mam... Aha, dobra, pogadać z tym gościem, żeby zrobić to zadanie, ale to za chwilę też mam jakiegoś Javę z zadaniem. Just tell me how I can be of service. Ogła ci ciapa cipa, no nie ma kasisa! Was umre do boto, bana, wanki łapata, ja duka luka! Wait here. I'll have your people freed in no time. Czy do na ciupa, czy na ciek, nie ja patise, morszani. Stisma, lego na ciopatka! Wam paciuta, cikado! Dobra, tu jakiś Javu będziemy musieli ocalić, ale to jak mówię, to te dwa zadania gdzieś tam na później, a teraz robimy to, na które mam limit trochę czasowy. Tak więc użyjmy tego. Aha, dobra, i oni będą moimi towarzyszami i tak czy jak idziemy na pustynię pokonać ludzi piasku, ale to pokonamy sobie tych od tego właśnie zadania. Tutaj już nie będziemy się po drodze zatrzymywać. Tutaj musimy koniecznie... w tych dwóch miejscach i mamy na to pół godziny. To spokojnie ogarniemy, nie jest to problem. O, oni za mną będą biec tak normalnie, okej. Okay. Spoko, chcą, niech biegną. Teoretycznie miałbym ich teraz do pomocy tutaj, ale czy oni będą aż taką wielką pomocą? Wątpię. Także po prostu przejedźmy się do naszego głównego zadania aktualnie i zrobimy je sobie, jak mówiłem w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że skończymy tą serię bonusową tutaj dzisiaj, ale zobaczymy. Też teoretycznie nie robiąc tych zadań eksploracyjnych, które przyjmowałem, jest jakaś szansa, że one będą wymagane do tej serii bonusowej, a że tutaj celem jest ukończenie takiego zadania, tego, że już mamy je przyjęte, to jeżeli je ukończymy, no to po prostu nam się ono zrobi dalej. Dobra, także lecimy z nimi w takim razie. Na szybko powalczymy sobie z tymi naszymi ludźmi w piasku. 18 mamy zabić, to nie jest aż tak dużo. Biorąc pod uwagę, że jest ich tutaj naprawdę sporo w tych grupach. I nie są mocni, także nie jest to duży problem. Szczerze, nie wiem jakiejś takiej mocniejszej obszaróweczki, którą moglibyśmy tam też szybciej robić, ale to nic. No to i tak oczywiście z Kirą robimy większość pewnie roboty, chociaż oni tutaj teraz bardzo ładnie dobili paru swoimi blasterami, także miejmy nadzieję, że oni też jakoś za mocno nie oberwą, bo swoje życie jakieś tam symulowane mają, ale też nawet za bardzo przeciwnie się nie skupiają. Co jest oczywiście bardzo dobrą rzeczą, bo nie wiem, czy oni by mogli zginąć, czy nie. Ała! Okej, okay, dobra, tego jeszcze nie zrobiliśmy, teraz już tak. Dobra. Podnieśmy to i mamy kolejną, miejmy nadzieję, że już ostatnią grupę. Ilu jeszcze? No, jeszcze siódemka, dobra, to jeszcze z tej grupy będziemy musieli pokonać. Ale to żaden problem będzie. No, chociaż trochę mi damage'u dali radę zrobić. Widzę, że to coś tutaj DPS-owi przeciwnicy. Zdecydowanie bardziej. I dobra, tutaj ostatnia grupka. Parę jeszcze skipranych w piasku, ale to nic. Idealnie wyjdzie nam jeszcze właśnie ta dwójka. I to będzie tyle, jeśli chodzi o to zdanie, bo nie będziemy musieli wrócić do osady. Tak. Dobra. Tam niestety nie mamy chyba quick travela w tamtą okolicę. Chociaż, czy nie mamy? Mamy, nie. Mamy, okej, okay, super. Także quick travelek. Żeby nie tracić czasu na dojazd przez pustynię, tym bardziej, że nie mamy teraz cooldown na quick travel, także można ich szybko używać. Co? Ja pierdolę, naprawdę. Szkoda, że gra mi tego nie powiedziała, kiedy kuźwa jego mać używałem tego. Używałem quick travela. No dobra, moi drodzy, to ja zrobię cięcie, idę zrobię dokładnie to samo jeszcze raz. I tym razem wrócę tutaj normalnie na piechtę, a nie będę używać quick travela, bo to niestety anuluje zadanie. Co jest bardzo głupie. Szczególnie, że nie było żadnego ostrzeżenia. A jeżeli było, to go nie zauważyłem, co znaczy, że było złym ostrzeżeniem. No cóż, dobra, szybkie cięcie.
widzimy się, kiedy to ukończę. Chociaż tu jakieś ciekawe zadanie bonusowe jest, eksploracyjne. Więc co, czekajcie, ja bym je przyjął. Skoro mamy coś tutaj w okolicy, jak już tu jestem, bo później o tym zapomnę, bo nie musimy zaskoczyć sobie na dół i wyjść tutaj, znając życie. Tak jest. Ciekawe co za zadanie. To tak, kurde, skampione na środku trochę niczego. Ciekawe. Zobaczmy. Hope you're not planning on settling out here. These parts ain't too friendly to humans. Well, to anyone who ain't one of those blasted sand people. We made sure to build on land the sand people never used. Didn't matter. They're attacking us, our livestock, our vaporators. Anything they can do to drive us off. Do you need protection? Nah. We've built our homes well. We're safe enough inside. All we need is someone who can drive the beast back long enough to repair our vaporators. Long as we're getting fresh water, we can wait them out. Otherwise, dry season will kill us off before the sand people ever do. Tell your people they are safe. Thank you, Master Jedi. I'd take back everything I ever said about your order. You just gotta get past the sand people camped around all our vaporators. Wiggle the switch a few times and make sure they're working. And if you cut down their numbers some, well, that'll just help us have a better chance in the next raid. Okej, okay, dalej jakieś zadanie eksploracyjne związane z ludźmi piasku, naprawianiem rzeczy gdzieś tutaj w okolice. Ale dobra, jak mówiłem, teraz zrobimy sobie cięcie i idę zrobić to zadanie, które już niestety zrobiłem raz. No, a czemu już nas wyszło walka? Dobra, nie wiem, no ale to w takim razie na szybko ich ten. Pewnie ten mój ogon złożony z naszych kolegów po prostu oni nie wchodzą w stealtha. Także no. Wyjdźmy stąd w ten sposób. I dobra. Kurwa mać. Dobra, cięcie tak czy siak robię, pokonam tą grupę już poza nagrywaniem i dojadę tam na miejsce, też pokonam tamtą grupę i widzimy się, kiedy już to wszystko zrobię. O, tego Hana nie będę mógł pokonać, bo jest w ścianie. Albo i nie, okej. Okay. No i dobra, moi drodzy, wracamy już praktycznie do tego obozu. No i oddamy to zadanie, które bardzo niefajnie się nam potoczyło. No ale cóż, nie mogłem tego wiedzieć, teraz będę wiedzieć, żeby przy takich zadaniach, gdzie ktoś za mną biega, po prostu quick travela nie używać. Mam nadzieję, że to zapamiętam, bo może być z tym różnie. W każdym razie, z kim mamy porozmawiać? Z Janterem, czy to ten, który nam to zlecił? Tak. Wish I could have joined the fight. Just catching a bit through the viewer got my blood pumping. I've learned much, sir. She taught me well. I see all the recruits return safely. Never thought I'd see the day. I enjoyed leading them. Quite the impressive fighters. Yeah, not so loud. I don't want them getting all smug on me. No dobrze, także to wykonane. I widzę, że mamy kolejne zadanie do przyjęcia od niego. Tylko musimy sobie wybrać rewarda. Jakiś chest albo coś takiego. No to weźmiemy ten chest. I kolejny level, spoko, ale od razu lecimy z kolejnym zadaniem. Thanks for your help. I'll take over the training from here. An emergency! I repeat, this is Cole Darbyte, Manister Base, and this is an emergency! Manister Base is under attack! Send reinforcements, now! I'll go, sir. I can take our remaining recruits. You've been on one training mission. Don't be foolish. I hate asking again, but I've got no choice in less time. Could you lead Vastil and his forces into battle? We should head out immediately. Excellent. Vastil, take the reserve recruits and scout ahead. Yes, sir. We'll depart immediately. Vastil will serve you well. But he's green, and don't forget that. Please go to Manister Base. The recruits will need all your help repelling the attackers, whoever they are. No dobrze, to będziemy musieli ocalić jakąś bazę. Niestety nie mamy w jej okolicy quick travela, musimy tam przejechać, także ja zrobię cięcie, żeby to trochę przyspieszyć i na pewno w tym odcinku skończyć tą serię misji. Tak więc szybkie cięcie i widzimy się, kiedy dojadę na miejsce. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy w okolicy. Co ciekawe, mam tutaj Geonosian i się z nimi widzę, będziemy walczyć. Już niestety mnie jeden zaatakował, czego nie chciałem do końca, żeby tak się stało. Czy ja mogę uciec? Mogę uciec. Także ucieknijmy sobie. I wejdziemy tam po cichutku. Nie wiem, po co kliknąłem tego sprinta. Teraz trochę żałuję, ale cóż. Dobra, mamy wejść tutaj. Tak więc zobaczmy. Mamy Story Arenę i naszych obrońców.
Pytanie, czego tutaj ci geonozjanie chcą? I tutaj ich pewnie nasło, bo wątpię, że to oni sami z siebie tutaj przybyli. Thank goodness you're here. Cole was smart enough to hide after sending the call, but now they've got us pinned down. It's no use. The Geonosians are swarming over the supply depot, raiding our provisions. Isn't there some way to defeat them? Geonosians may look like insects, but they're brutal warriors and experts with technology. Their battle droids alone killed some of our best men. We won't fare any better. We can't wait. We must defeat the Geonosians before they take our remaining supplies. Kill enough and you might be able to break them, salvage some of the supplies. Still, it's too dangerous. I'll drive them out. The Force will guide me. This is our fight. We can help you defeat them. No, we can't! They'll blast us to pieces if we engage them. Maybe if you attack the Geonosians, thin them out, we could sneak away in the confusion. I'm not running away, whatever the danger. Please, let us fight with you. I won't risk your lives. Sit still until I've cleared the way. If you insist, I'm sorry we can't help. You're just lucky your leader knows what's best for you. I suppose you're right. Once the path's clear, we'll head for the nearby speeder pad. I know a doctor there who'll patch us up. No dobra, także mamy pokonać nieco Geonosjan w takim razie. Dobrze, że tego nie robiłem wchodząc tutaj, tylko się przeskradałem. Także lecimy. Wszyscy są tutaj. No dobra, to lecimy po prostu po kolei. Tych najsłabszych przeciwników 18 mamy pokonać. Czyli zakładam, że droidów raczej nie. Ciekawa misja bonusowa się odpaliła. Bardzo spoko, bo się nam zaliczy na pewno, bo mniej wymaga niż jej zadanie główne. Tak naprawdę. Także lecimy. Musimy trochę wyciąć tych tutaj Geonosjan, którzy postanowili. Chyba wygląda to, że po prostu sami jednak z siebie po zapasy tutaj nasz posterunek jakiś najechać nasz, no ogólnie jakiś osadników. Niekoniecznie może nawet z ramienia Republiki po prostu. Ludzie, którzy starają się zasiedlić Tatooine. Dobra, pokonajmy kolejną grupę. Zaraz szukamy jeszcze jednej bądź dwóch, pewnie dwóch bardziej. Nawet trzech pewnie. A dobra, to będzie misja bonusowa ze stage'ami, okej. To nie wiem, czy ją zrobimy. Raczej pewnie nie, ale zobaczymy, bo mamy im jakieś skrzynki z zapasami poniszczyć. Ja nie wiem, gdzie one tutaj w ogóle będą rozstawione, nic, także zobaczymy, jeżeli się na jakieś napotoczymy, to to zrobimy, jeżeli nie, to nie. Bo to jest dalej na tym obszarze, tak. Tam gdzieś jakieś nim mamy, ale to jest tylko jedna taka skrzynka, znaczy jest pilnowana przez przeciwników, tak więc chodźmy, się ich pozbędziemy przy okazji. Ale jakoś tego nie widzę, żeby zrobić tą misję bonusową, bo trzeba by mocno nadkładać niestety tutaj czasu. Bo trochę tego czasu nie mamy. Ale co tam, zniszczę to. Dlaczego by nie? Okej. Podnieśmy, co tam z nich powypadało. Okej, niby te skrzynki też nie są wszystkie, a nie, jednak są pod strażą. Nie, to raczej nie ma sensu się na tym skupiać. Okej, mamy wrócić do jakiegoś doktora, co ciekawe. Czyli zakładam, że to nie jest w ogóle tutaj w okolicy, tylko mamy się wrócić do tego głównego posterunku. Zobaczmy. Nie, gdzieś jeszcze indziej, okej. To widzę, że nas tutaj gra mocno będzie po całym Tatooine rzucać. No dobra, no to musimy tam dojechać. Jak mówię, nie będę robić tej misji bonusowej, nie chce mi się po prostu. No to co, jedziemy w takim razie do kolejnego naszego celu. To jest, widzę, mocno naokoło, pewnie trzeba będzie pojechać. Bo niestety przez jakiś dosyć górzysty teren. Zróbmy sobie tak. Ucieknijmy stąd. Także dobra, no znowu zrobimy cięcie. Chociaż kurde, ja nie wiem, ile jeszcze tych misji nam tutaj zostało do zrobienia, jeśli chodzi o tą serię bonusową. Cholera, to jest najgorsze. Nie chcę mi się za bardzo nagrywać kolejnego filmu zaraz po. Nic najwyżej, być może nagram po prostu jeszcze dzisiaj, ale trochę później kolejny odcinek. Zobaczymy. W każdym razie, zróbmy jeszcze jedno cięcie. Ja sobie dojdę na to nasze kolejne, następne miejsce. No i zobaczymy. Postaramy się wykonać następny krok. Jeżeli tam coś jeszcze zostanie więcej do zrobienia, to po prostu zrobimy to w odcinku kolejnym, który pewnie nagram jeszcze dzisiaj, jakoś tam parę godzin po nagraniu tego. Ale to jest, jeszcze zobaczymy. A tymczasem w sumie nawet nie będę robić chyba cięcia, bo w sumie to już praktycznie dojeżdżamy. Mamy tutaj ten posterunek, widać go już nawet na po prostu na mapie, widzimy go. Jesteśmy wystarczająco blisko. Także chodźmy do niego, zobaczymy sobie. Podejrzewam, że też mogą być jeszcze jakieś zadania.
Też na razie nic nie widać. A tak, coś mamy. No właśnie, także możemy sobie coś jeszcze bonusowego poprzyjmować. Wow, okej, tylko jest tutaj znowu w pizdu i jeszcze trochę. Tam też jakieś heroiczne zadanie do przyjęcia. Będziemy mieli co robić, ale na razie chodźmy pogadać z tym tutaj doktorkiem. I zobaczymy, co on będzie dla nas miał. You're at least getting on to what you'd caused by. Any contingo? No need, doctor. You can return to your duties. Recruits are resting, and Cole will be fine once the doctors are through with him. We've heard of your victory against the Geonosians. The battle must have been impressive. The fight was brutal and cold. Don't aspire to such violence. I didn't. I mean, I'm grateful for what you've done. You've taught us well. I'm to be fully initiated into the Anchorhead Militia thanks to you. Do you have any advice for me before I join the service? Continue on your current course. May the Force be with you. I'm honored, Master Jedi. Thank you again. I'll carry myself in your image as I defend the city. Okej, okay, dobrze. Ale to nie jest koniec. Nie wiem, co to jest sobie. Weźmy sobie, powiedzmy, Rage. O, nie mam miejsca w ogóle w jakimś punku znowu. Mamy kolejne jakieś zadanie tutaj wykonać do tego. Do tej serii bonusowej. Pytanie, które to jest zadanie? Coś tutaj? Nie, coś tutaj. Do tego gościa. No dobra, zobaczmy. Incredible. A real Jedi in this sand pit. We've got a water problem. I could use your assistance. Oh, name's Dester. Moisture farmer. Most important job there is on this dust ball. Well, water's everything here. Harvest it with evaporators, sell what we don't need. They had a good living before the pirate attacks. What pirates? Filthy thieves who steal our water and mark up the price to sell on the black market. Bad as it is, though, people prefer extortion to losing precious water shipments in a skirmish. We'll dry up and die, they keep us in this chokehold. Please, help us survive if you have the means to. I'll do anything in my power to recover your water. You're too kind, Jedi. Thank you. Here are the containers. Now, anything you can do may make the difference between life and death. Dobra, wiecie co, ja dzisiaj siądę, po prostu nagram kontynuację. Zostańmy tutaj, przyjmijmy te zadania jeszcze eksploracyjne, jakie tutaj mamy i może jeszcze zrobimy ten kolejny krok. W każdym razie widzę, że na Tatooine to jeszcze zostaniemy trochę, bo tych zadań się nam tutaj narobiło od cholery i ciut. W każdym razie przyjmijmy kolejne. Oh, visual reinforcement. Look here, BT-9. Members of the Jedi Order certainly remember their oaths. I am Fez Burba. Scientist notary of the Republic and planetary consult to the Galactic Senate. Master, weren't you removed from that position? Nonsense. The committee only reassigned me to Tatooine because they recognized this planet's dire need of my genius. I was about to solve Tatooine's permanent drought problems when disaster struck my research. However, I think you could help. Mi się wydaje, że myśmy go już kiedyś spotkali, nie? Myśmy go spotkali już na Coruscant. Weren't you conducting research on Coruscant? Since Coruscant was not an immediate danger, the research committee thought my talents would be better employed on Tatooine. My research indicates that there could be massive reserves of water deep beneath the planet's surface. Think of what that would mean to the people of Tatooine. Crops, refreshments, bathing. I'm not so sure about that. There is no doubt in my mind that my research will prove true. I was testing my theory when the Sand People raided my laboratory. I was about to send my remaining assistant to retrieve the results. I assure you, Master, it's impossible. There are still hordes of Sand People pillaging that region. Given the lack of success by his predecessors, that would appear to be true. Allow me to do this. Splendid! Your contribution to my research will be noted. While you're out among those bloodthirsty savages, if you find my missing assistants, please retrieve them. Much of my research data is stored in their memory cores. No dokładnie, będziemy musieli jakieś jego droidy i notatki odszukać. No spoko. Tutaj mamy kolejne zadanie eksploracyjne, tak więc zobaczmy. Hey, company! It's about time! Come to see me off? Care to have a drink with the unluckiest soldier this side of... wherever we are? I'm sorry. I don't think we've been introduced. What? What's the saying? Dead men have no names? I don't know. You sure you don't want a drink?
Whole squad got wiped out in an ambush. Now it's just me. Figure I ought to try to finish her mission, though. Owe it to them and all. Just no way I'm making it out alive. I assume your objective wasn't to sit there and get drunk. Supposed to slice the Empire's comm relays. Would have been high risk even when I had backup. Got the data spike here. You want it? You can have it. Not like I'll get close enough to use it anyhow. If you can slice the relays, maybe my squad didn't die for nothing. No dobra, to też zrobimy. Będę musiał oczyścić też ekwipunek w ogóle. Tylko trochę na to nie ma czasu. O Jezus Maria, dobra, ile my tego tutaj mamy? To są te dwa zadania eksploracyjne, to też jest to. A nasze zadanie to jest to? Water Pirates, która... Jezus Maria, tu jest tyle tych zadań. The Water Pirates, tak, tutaj mamy tą wodę. Tego zadania już powiedzmy heroika nie będę przyjmować. Ogólnie na tym sobie ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować to, co robiliśmy tutaj. Jak mówiłem, ja nagram trochę z wyprzedzeniem, żeby mi się to wszystko nie zresetowało, bo to w ogóle byłaby porażka, jakbym musiał to jeszcze raz robić. Także po prostu ja sobie zrobię teraz trochę przerwy. Wrócę do tego jeszcze gdzieś tam dzisiaj pod wieczór. Nagram kolejny odcinek i mam nadzieję, że tam już wtedy tą serię bonusową skończę i będziemy już mogli na spokojnie w kolejnym odcinku robić jakieś te zadania eksploracyjne, a później także pewnie heroiki. Tak czy jak w tym odcinku to by było na tyle. O. O proszę, jeszcze wywaliło mnie z serwera. No więc tak czy jak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.